Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś chciałbym poruszyć temat, który wielokrotnie przewijał się w trakcie naszych spotkań, a mianowicie sprawa dotycząca przedawnienia roszczeń, ale w prawie cywilnym, żebyśmy tutaj rozróżnili kwestie związane z przedawnieniem karalności czynów w procesie karnym, a instytucją przedawnienia w prawie cywilnym. Proszę Państwa, przedawnienie wiąże się z tym, że po upływie określonego czasu zobowiązanie w dalszym ciągu istnieje, jednakże tego zobowiązania nie można skutecznie dochodzić przed sądami lub innymi organami powołanymi do rozstrzygania sporów pomiędzy osobami, które mają jakiś spór o jakiś głównie majątkowy. W związku z tym ten termin powoduje, iż zobowiązanie w dalszym ciągu istnieje, jednakże nie można skutecznie dochodzić tego zobowiązania przed sądem. Proszę Państwa, co to oznacza, że skutecznie przed sądem nie możemy dochodzić, a zobowiązanie istnieje? Jakie z tego powodu są skutki? Istnieje taka okoliczność, że pomimo upływu przedawnienia, na przykład było zobowiązanie udzielone pożyczki, termin minął spłaty, następnie minął termin przedawnienia roszczeń i ktoś tą pożyczkę zwrócił. Jak powiedziałem wcześniej, to zobowiązanie istniało, czyli jak gdyby moralny nakaz zwrotu udzielonej pożyczki istniał. Jednakże nie można było tego dochodzić przed sądem, ale w sytuacji, kiedy dłużnik pomimo upływu terminu zwraca dług, nie może on wtedy powoływać się na to, że ten dług był przedawniony i w związku z tym ten wierzyciel, który otrzymał zwrot długu po upływie terminu przedawnienia, powinien mu z powrotem oddać, ponieważ ten dług był, w cudzysłowie mówiąc, przedawniony. Nie, ten dług, jak gdyby, jak ja to nazywam, to zobowiązanie, staje się zobowiązaniem honorowym. Jak w prawie nazywamy to zobowiązaniem niezupełnym. Podobnie rzecz się ma na przykład z wygraną w gry hazardowe, na przykład w karty, ktoś wygrał. To jest też zobowiązanie niezupełne, jest to zobowiązanie honorowe, czyli nie można dochodzić przed organami wymiaru sprawiedliwości, ale można dochodzić na zasadzie takiego honoru, czyli ktoś jest zobowiązany, płaci i w związku z tym ta należność jest zobowiązaniem niezupełnym. I teraz często Państwo zadajecie mi pytania, jak długi jest ten okres przedawnienia? Ile to czasu musi minąć, żeby można było dochodzić lub też uchylić się od powstałego zobowiązania? Termin rozpoczęcia biegu przedawnienia jest dniem, kiedy następuje wymagalność danego zobowiązania. No cóż to jest wymagalność? Na przykład, jeżeli umówimy się, pożyczając komuś jakieś środki pieniężne, że on ma oddać do konkretnie 20 grudnia 2013 roku, to bieg przedawnienia rozpocznie się z dniem 21 grudnia 2013 roku i będzie biegł w tym przypadku przez okres 10 lat, czyli z dniem 21 grudnia 2023 roku nastąpi przedawnienie roszczeń, czyli możliwości występowania skutecznego przed sądem o zwrot pożyczonej należności. Czyli nie data, kiedy została udzielona pożyczka, tylko data wymagalności, kiedy ta pożyczka powinna być spełniona. Następne kwestie związane są z terminami przedawnienia. I tu Państwu muszę powiedzieć, że odpowiedzenie w tak krótkim programie na tak zadane pytania, jakie są terminy, jest temat zbyt obszerny. Terminów jest bardzo wiele. Ogólna zasada jest, że jest to 10-letni okres przedawnienia, a w sytuacjach, kiedy są to świadczenia okresowe, na przykład czynsz najmu czy czynsz za mieszkanie, które płacimy w określonych terminach, taki okres przedawnienia wynosi 3 lata. Czy od momentu, kiedy mieliśmy ratę za czynsz zapłacić w grudniu
2013 roku i ta termin na przykład był 15 grudnia, więc dodajemy 3 lata i po tym okresie upływie to zobowiązanie staje się zobowiązaniem niezupełnym, czyli właściciel nie może od nas dochodzić należności z tytułu niezapłaconego czynszu za dany miesiąc. Podobnie rzecz się ma między, w stosunkach między podmiotami gospodarczymi. Kiedy ustawodawca przyjął, że nie mogą być to zbyt długie terminy w rozliczeniach między podmiotami gospodarczymi i tam również istnieje 3-letni okres przedawnienia. W tym przepisie ogólnym dotyczącym przedawnień, a wynikającym z kodeksu cywilnego, znajduje się zapis, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Co to oznacza? Że w wielu przepisach, zarówno w kodeksie cywilnym, jak i w innych przepisach pozakodeksowych z zakresu prawa cywilnego, przewidziane są przepisy, które regulują w różny sposób okres przedawnienia. Na przykład są okresy przedawnienia bardzo krótkie, 6-miesięczne, jeżeli chodzi o na przykład o prawo transportowe. A w sytuacji, jeżeli z tytułu czynu niedozwolonego, który jest przestępstwem, a więc zbrodnią lub występkiem, okres przedawnienia jest 20-letni, czyli od momentu, kiedy doszło do zdarzenia, na podstawie którego dochodzimy odszkodowania, na przykład w sytuacji wypadku drogowego, kiedy ktoś poniósł obrażenia w wyniku takiego zdarzenia, wypadku drogowego, w stosunku do sprawcy mamy 20-letni okres przedawnienia takiego roszczenia w tym przypadku. Tylko ten okres również jest, jak gdyby może być skrócony, ale nie później niż w ciągu 3 lat od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się o sprawcy zdarzenia. Czyli ten 20-letni okres chroni i daje nam możliwość, jeżeli dojdziemy, no zdarzyć się może, że doszło do wypadku, potrącenia, sprawca zbiegł z miejsca wypadku i trudno ustalić było, kto jest odpowiedzialny, wówczas mamy ten 20-letni okres przedawnienia, ale od momentu, kiedy dowiadujemy się, mamy pewność, że osobą odpowiedzialną, co do zasady, do odszkodowania jest dana osoba, wtedy w terminie 3 lat powinniśmy wnieść sprawę sądową. I proszę Państwa, właśnie w takich sytuacjach ostatnio Sąd Najwyższy wydał dosyć znaczące i takie ciekawe orzeczenia, mianowicie jedna z osób właśnie poszkodowanych w wyniku wypadku wniosła po terminie tego 3-letniego okresu. I Sąd Najwyższy stwierdził, że jeżeli zasady współżycia i ta ogólna ocena sprawy wskazuje, że jednak takiej osobie powinno być przyznane odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu takiej tragedii i mimo upływu terminu przedawnienia jednak sąd stwierdził, że takie odszkodowanie i takie zadośćuczynienie właśnie tym osobom pokrzywdzonym jest należne. Także nie do końca ten okres przedawnienia może skutkować tym, że podniesienie takiego zarzutu, co istotne jest, że tutaj nie z urzędu sąd bada, a strona ta, która jest dłużnikiem, czyli w tym wypadku pozwanym, powinna podnieść. Wysoki sądzie, te roszczenie uległo przedawnieniu i taki zarzut podnoszę. Bo wcześniej sąd z urzędu sprawdzał, czy nie nastąpiło przedawnienie. Dziś na zasadzie kontradyktoryjności strona musi ten zarzut przed sądem podnieść i wtedy sąd z urzędu musi sprawdzić, czy rzeczywiście doszło do przedawnienia, a jeżeli tak, powództwo oddali jako przedawnione. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na następny program.